Jak już mówiłem wczoraj, zachwyciłem się Psalmem 104, który pięknie opisuje projekt zwany Ziemia, projekt zwany Człowiek, to co opisane jest w Księdze Rodzaju w pierwszych rozdziałach. I autor Psalmu też się zachwyca tym projektem. 24 werset tak woła: O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił, Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Czyli zachwyca się tym projektem. Oddaje Bogu chwałę następnie, ale ciekawy jest ostatni werset tego psalmu. On cały opisuje doskonałość. Człowiek szczytem stworzenia, chwalący swojego stwórcę. A ostatni werset jest jak zerwana struna u Jankiela, targowica. Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław duszo moja Panu. Alleluja. On rozumie, autor tego psalmu, że grzech nie pasuje do doskonałości stworzenia. Grzech jest i ci, którzy do grzechu swoje serce przyspawali, co, którzy kochają grzech, czyli grzesznicy, nie pasują do tego doskonałego projektu. Grzesznicy i grzech są tymczasowo w tym świecie. Jezus rzeczywiście odpowiedział na to pragnienie i zapowiedział swoje drugie przyjście. Teraz zapłacił za Ciebie i za mnie karę, czyli żądło grzechu zostało złamane. Już nie musisz iść do piekła jako kara za grzech, ale Jezus obiecał wrócić. Oczyścić Ziemię z grzechu. Jak myślisz, co zrobi z tymi, którzy nie będą chcieli do Niego zawołać o ratunek, a ukochają grzech czyli z grzesznikami? Przeczytaj sobie księgi Apokalipsy.